jedziemy. Jedziemy do Albanii. Czas operacyjny start. Ruszamy takim zestawem. Tak to wygląda. Takie pierwsze prace i zestaw nasz rajdowy. Długo wyjedziemy z Polski. Trochę dobijamy powietrza do pick-upa, bo się pod ciężarem trochę opony ugięły. Chłopaki przestawiają korbę bardziej do przodu, bo buja lawetą. Nasze auto serwisowe, przyczepka. Ruszamy do Albanii. Kibicujcie, żebyśmy dojechali. Gdzieś na Węgrzech, na parkingu, krótki przystanek na Max Ścierwo. Jak na razie sprzęt się ma dobrze. Napierdzielamy. Jeszcze troszeczkę kilometrów zostało, ale tak to powoli wygląda. Węgierski McDonald's. O połowę mniej kanapek niż w Polsce, ale coś tam można było zjeść. Pozdrawiamy. Niechcący, żeśmy mało nie przekroczyli granicy, już się zjechały radiowozy, właśnie musimy gdzieś zawrócić z zestawem, nie wiemy gdzie. Są węgierscy celnicy. Taką mamy przerwę techniczną, mamy gdzieś nas puszczą dalej, a nie skończymy się w areszcie na przykład naszego wyjazdu. Musimy wrócić do granicy, teraz mamy paszporty. Radiowozy, zasieki, przygoda. Przed nami radiowóz na bombach, który nas wiezie z granicy, bo nas złapali, nie wiem jeszcze gdzie, w lesie przy granicy. Mam nadzieję, że po węgierskiej stronie, nie po serbskiej, żeśmy u niej nie przejechali. Tak sobie z buta, bo będzie po rajdzie. No i co, jedziemy, kazali nam jechać, zabrali nam dowody. Wyłączyć reduktor, bo tam zobaczyłem, żeby tam przejechać. Zabrali nam dowody i jedziemy, zobaczymy jaki to będzie wieczór, czy wieczór na granicy, czy wieczór w areszcie. Warianty są różne, także przygoda Albanio. Eskorta policji, tu jest granica węgiersko-serbska, a my sobie gdzieś polną drogą napierdalamy w eskorcie policji. Także zaczyna się grubo, wyjazd z Unii Europejskiej, wjazd na Serbię, na bombach. Jesteśmy na wadze takiej, mądrej. Stwarzam nam cały zestaw. Czekamy, nie wiemy na co pierwszy raz jesteśmy. Zobaczymy. Tak te kontrole celne nie wyglądają to sympatycznie. Rumunia. Takie chocki klocki. Zjazd korbą z lawety. Przekraczamy granicę lawetą. Parking Lindla. Dzieje się. Zobaczymy, czy ta opcja przekroczenia granicy tym razem się uda, bo to już jest trzecia, czwarta próba przekroczenia granicy. No i zobaczymy. Ciekawe, co celnicy na korbę, jak wjadę na kołach na granicy. Karawana jedzie w Rumunii do granicy. Także tak to wygląda. Mamy 6 km do granicy, zbliżamy się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rumunia przekroczona. Wjeżdżamy do Serbii. Poszło gładko. Także zobaczymy, co będzie na granicy serbskiej. Po 12 godzinach szukania granicy i odpowiedniego przejścia kitramy znowu się tu już poza granicą serbską, czekamy na jakieś papiery. No ale już jesteśmy na dobrej stronie, teraz przed nami droga i jedziemy. 12 godzin nam zajęło przekroczenie granicy Unii Europejskiej po czterokrotnej próbie, także jest konkret. Czwarta rano, startujemy. Zajebiste widoczki. Teraz akurat drzewa. W dole jakieś miasteczko. A tam w szczytach śnieg. Także będzie... a nie mamy łańcuchów do korby. Łańcuchów brak, a śniegu full. Ostatnia prosta. 4 godziny snu do trzeciej złapane. I już teraz atakujemy ostatnią granicę albańską.
tak powiem. Trochę żeśmy się zrestartowali, widoki piękne, ale wczoraj też padaliśmy na ryj, nie było siły. Taka rajdowa proza, powiem wam, że taki hardkorowy wyjazd, że wytrzymy zuby, tylko para nawiguje, nie wiem czy go będzie widać, czy to złapie, czy nie. Chłopaki jadą przed nami korwą. No, ostatnie OS przed rajdem. Tunelek, taki dość poważny, długi, ciemny. Jest mija Lundza i zawet światło. Aha, nieoświetlone i tu takie minoczki. Powitam, piątek, jesteśmy przed ostatnią granicą. Mamy do pokonania wjazd do Albanii. Wygląda na to, że się uda i dojedziemy do rajd. Jesteśmy strasznie zmęczeni. Ja mam odciski od kierowania na dłoni od biegów. 40 prawie godzin za kierą, żeby tu dojechać. Przez te wszystkie przygody z celnikami, szturmy, granicy i tak dalej, ale udało się. Jeszcze się nie udało, żeby mnie zapeszył, bo jest ostatnia granica przed nami. Natomiast powiem wam tak, że widoki jakie są w tej chwili już, wam to pokażę, są takie fajne. Zobacz, co tu się dzieje. Po prostu mamy od wczoraj już taki festiwal pejzaży, że to jest niepojęte. Jest tak ładnie. Także już nam się Micha jarzy, że będziemy w takich warunkach się ścigać. Ciśniemy. Generalnie ostatnia granica i będziemy się udawać na kempie. Na razie. Siedzimy, ostatnia granica, jak zwykle młyn. Wiesz, mamy wjazd z Albanii, już nas z Macedonii, tak, wypuścili. I fajny to był myk, tylko nie zdążyłem go sfilmować dla was. Normalnie taki kocioł środek tej granicy, a tutaj idzie środkiem pan kelner w pięknym, biało-czarnym stroju z tacą, z kawami na tacy. Chyba celnikom niósł. Mega to wyglądało. Także bardzo fajnie. Zobaczcie, jakie widoki z okna. Po prostu, jak tu jest pięknie. Właśnie przekroczyliśmy granicę Albanii. Po 48 godzinach podróży jesteśmy w Albanii. Tak wygląda wjazd do Albanii. Zajebiste jezioro, góry, Czad, karawana z przodu. 48 godzin podróży i Albania. Paki ładują korbę, ostatni raz. A tutaj taki mały przesmak tego, co nas czeka na trasach rajdu. Czyli pasterze, które podobno trzeba przekupić, żeby zeszli z owcami. Jeszcze tego nie wiemy dokładnie. Musimy rozpracować myk, ale takie stada różnych owcami, no to są kozy, sorry, zmęczony jestem, ale o, widzicie, korbka wjechała po granicę ostatni raz. Pakujemy i już jedziemy teraz na kemp. Jesteśmy w Albanii, jest super. Generalnie jest pięknie. Jest tak pięknie, że po prostu jeszcze nie mogę uwierzyć. Bardzo fajnie. Powiem wam tak. Jesteśmy na miejscu. Baza rajdu. Będziemy się teraz rozstawiać. Udało się pomimo wszystkich przygód, ale nie o tym chciałem. Powiem wam tak, byłem w kilku miejscach na rajdach, jeździmy dużo, ale takiej bazy jak ta, to jeszcze nie widziałem. Zaraz wam pokażę, to jest przepięknie. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w pierwszej linii nad pięknym chyba morzem. Jezu, po prostu nie wierzę. Natomiast no, ściganie będzie gorąco. Już wiemy, że waga będzie leciała w dół. Zobaczcie miejsce pierwsze. Pierwsze dwa dni baza rajdu jest tu. Tyle w temacie. Tak wygląda nasz kamp. To jest pick-up. Ducato. Korwa pod namiotem. I przyczepa. I sobie tak tutaj tu główny kucharz zespołu. Grillek. Grillowane kiełbaski na bogato i bryza z morza.